moje do 100 mili. Mianuję się Karolina Lasota. Dzisiaj wydoprowadziłam ta przyjemność, żeby tutaj przed wami stać i prowadzić premiera książki od Marcina Musioła i Moniki Rosy. Kero, tu możecie już obejrzeć. Będziemy dziś gadać Kej umrze śląskogodka. Dzisiaj witam was serdecznie tutaj w teatrze Kontes. Jednak nie będziemy dziś oglądać tutaj żadnego przedstawienia i skupimy się na naszej śląskiej godce. Oprócz tego, że będziecie mogli dzisiaj posłuchać tutaj poezji po śląsku, to będziemy tak samo gadać w debacie, debatować o tym, czy ta nasza śląska godka umrze, czy może jednak przetrwa, czy coś się zmieni w najbliższych latach, czy jednak niestety będziemy musieli się z nią pożegnać. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj, którzy siedzicie, myślicie, że ona przetrwa jeszcze dłużej i dzięki Bogu ona tak samo będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj mamy tutaj zaszczytne nazwiska, a są z nami między innymi Alojzy Lysko, nasz śląski autor i Lysko. Oprócz tego z Krakowa przyjechał do nas sam dr Artur Czesek, językowca i przyjaciela. Ale na początku, jak Zegius powiedziała, na początku będzie poezja. Mam zaszczyt zaprosić tutaj na scenę osoba, którą pewnie wszyscy znacie. Dyrektor i aktor teatru Kores, Mirosław Najnert. Wielkie brawa! Proszę Państwa, ja się bardzo cieszę, że Państwo tak licznie dzisiaj przyszliście do teatru, bo sprawa jest ważna, sprawa jest pilna. Ten cykl debat o Śląsku kończy się dzisiaj właśnie tą promocją pięknej, wspaniałej, potrzebnej książki, ale czy kończy się to pytanie, czy dopiero się rozpoczyna? Ja właściwie nie chcę mówić, czy śląska godka przetrwa, czy nie. Właściwie ja bym powiedział raczej, czy język śląski przetrwa, czy nie. Dopóki Alojzy Lysko pisze swoje piękne i wzruszające książki, dopóki Kulik tłumaczy z różnych języków na śląski, to ona żyje, dopóki ludzie własnym szaleństwem wydają te książki, nic na tym nie zarabiając, bo ten język śląski żyje. Poprosił mnie Marcin, żebym przeczytał Państwu wiersz. Ja przyznam, myślałem, że to jest wiersz, który Marcin przetłumaczył. Jak czytałem, to nie zorientowałem się, że to jest jego wiersz. I potem go pytam, on mówi, to ja napisałem. Wzruszył mnie ten wiersz bardzo. I ten wiersz właściwie został napisany też z tego powodu, że 7 października 92 roku we śnie zmarł Teflik Esenk. Był ostatnim użytkownikiem języka ubyskiego. I ten wiersz jest jemu poświęcony. Marcin Musioł. Ostatni sen Teflika Esenka. Ku mojej godce ze Francji przyjeżdżali profesory. Wielki Dumezil, rektor od Foucaulta, dziwał się na mnie, choby na zwierza. Był trochę podany na mojego stażika, bez tuż pokozał, żech mu język. Był całki biały. Padał civilisation mort, je już w Antryju. Bez tuż gibko siodomy do roboty. Dykcjonosz będzie arką, na kierowlezą słowa zwierzęta. Siedzimy, kurzymy cygarety jedna za drugą. On szkryflo we hefcie jogodom, kludza zwierzęta fest nie skoro, odbywać nie było komu. Na dziś ostyknie, chytą kryka, wylazujemy na zagródka, osprawią mu o naszych ubylskich bojkach, o Herodocie, kiedy miał recht, jak godął o Kaukazie, kajfolie od godek, o Cysorzu,
kier kozeł synkowi bądź na nasz wielki berg, a pochytać ta nasze upysko gotka, synek przyszedł na zód, zaś nim tany. Tasza miał fol od kamieni, wysuł je wszyjski na delina, padł po suchej. Tak brzinkają te ubyski słowa. Praje żaden nie poradzi ich spokupić. Inkszy profesor Harachidze padł mi, że je bohaterem od swojej gotki, a joni ma bohater. Jojno zbieram te słowa. Wlazuja fest głęboko do tej mojej starej głowiczki, wedruja je, chytą je. A teraz chytom za golidło, staja przed zdrzadłem, widza swojo staro gęba, zaś klupią we dźwierze, z całkiego świata zjeżdżają, co by się dziwać na moje umrzenie, na umrzenie mojej gotki. Deputowany mnie halo, jakoś baba do wokusika, biorą mnie pod rynka, kaś kludzą, kożą godać, już nie po naszemu, już ino po mojemu. Chcą mnie słuchać, po jakiemu tak niskoro. Wylezuje na zagródka, ida ku łące, trawa je, zielonkawo, a wilgło, dycki tako była. Ziąbiła szłapy mnie bajtla, ziąbi szłapy mnie starzyka. Rzekanie, śpiewanie, tańcowanie, ino to wonio przeszłością, bez tuż teroski rzeką tańcuja śpiewą. Bezmaś na początku było słowo, na końcu je ino ćma, ćma, ćma. Bardzo dziękujemy. Teraz, jak już wcześniej Wam tutaj powiedziała, odbędzie się debata. Na którą bardzo serdecznie tutaj zapraszam na scenę Marcina Musiała, Monika Rosa, Alejzego Rysko i pana doktora Artura Czesaka. Przywitajcie ich gromkimi brawami. Marcin, można powiedzieć, że spotkanie się odbywa pod psem. Prawda? Pod psem spotkanie. Tak? Będziemy gadać o psa. Już coś chcę ci powiedzieć. Dobrze. Z racji, że mogliśmy posłuchać tutaj wiersza od Marcina, to do niego będzie adresowane pierwsze pytanie. Więc Marcin, ten twój wiersz był bardzo mocny. Ale nie idzie powiedzieć, że był on optymistyczny. Raczej był dość taki smutny. Powiedz mi, po jakiemu żeś go umieścił w tej książce? Skąd pomysł w ogóle na to? Rod was witą. Na sam początek, no teraz chciałże powiedzieć, teraz was nie widzę, bo te lampy was tak blendują, no je widzę, ale jak jeszcze były te normalne światło oświecone, to żech widział, że sam jest full sala. To się jak chyba po śląsku gadało, więcej was muter w domu nie mieli, godało się tak. Fest się ciesza, że tyle osób sam dzisiaj przyszło. Bo słuchajcie, ten temat śląski gotki, tych umierających godek, to nie ma taki chyba no, najatrakcyjniejszy temat. Są atrakcyjniejsze we świecie, nie wiem, seks, przemoc, ale śląski gotki, no kajtan. No. Jakby to powiedzieć, ten wiersz, no już jakby musiał sam wkludzić. Zaraz powiem, jak ja doszło w ogóle do takiego myślenia o gotkach, ale tylko to, że to nie był taki optymistyczny wiersz. Zależy, jak to go odebrał. Ja wam muszę powiedzieć, że kiedyś do mnie ta kategoria pesymizm
optymizm, one były dla mnie ważne. A potem, że przeczytał taki esej od takiej amerykańskiej pisarki Rebeki Solnit. I ona tam pisała, że ten podział na optymizm, pesymizm to jest bez sensu. Ludzie się dzielą na tych, którzy mają w sobie nadzieję i tych, którzy nie mają. Ja bym chciał widzieć, że Ślązoki to są właśnie ci ludzie, którzy mają w sobie nadzieję. I jeszcze taką nadzieję, która poradzą przekazywać komuś innemu. Ten tytuł, kiedy umrze Śląsko-Gotka, to ja, to jest taki, no, on nie brzmi dobrze w sensie takim marketingowym, nie? Teraz jest tak, Monika jest polityczką, to wiecie, ja tam troszeczkę do szpasu się też w ta polityka bawia i słuchajcie, no i tak jakby byśmy się spytali jakiegoś marketingowca politycznego, czy to jest dobry tytuł? On by powiedział, że to nie był dobry tytuł. Wiecie, obserwujecie tam w telewizorze, teraz mamy takiego no, nowego Ślązoka, który przyjechał z Warszawy, wiecie, taki wysoki hop w brylach, on wcześniej regirował bankiem, a teraz by chciał regirować śląskimi duszami. I słuchajcie, i on jak tu przyjeżdża, to go to ja, piękny mocie ten Śląsk, ta wasza staropolska gwara, od 4 lat krowy sam dają więcej mleka, są bardziej cielne, a my tu jakiś tak, obyśmy byli głupcy, bo domy o jakiejś umierającej godce. To jest taki no troszeczkę niepopularne, ale ja myślę, że tak trzeba godać. Jak mi to w ogóle przyszło takie myślenie o tych umierających godkach? W 2014, że się przekrócił do Katowic, wiesz, że się wybrał na zakupy, kupił, że się taką gazetę. Wiedział, że w niej jest wywiad z naszym takim no, Ślązokiem, wtedy jeszcze nie był fest tak popularny jak dzisiaj. Się nazywał Szczepan Twardo. I on w tym wywiadzie, wiecie, jak to naszego synka o kimś tam piszą, to zaraz się leci do kiosku i się czyta. Ja, nasz synek, co tam godo. I on w tym wywiadzie godo o takim, takim języku, ten język się nazywał wendyjski. To był kajś tam na północy Niemiec taki język i on godo tak. On godo o takim pastorze, kiedy jako ostatni poradził zawołać psa po wendyjsku. Ja się tak myślę, a jakbyśmy się tak po polsku, po śląsku zawołali psa, jakby to było? Jakie są w ogóle na Śląsku miana do psów? No nie wiem. No niech będzie tak po polsku. Bobik, nie? My mamy Bobika, to godą. No i jak my tego psa zawołamy? Bobik, Nazo, pójdź sam, przyjdź sam, tak, nie? I tak się myślę, a co jak za 10 lat będzie tak, że żaden nie będzie poradził psa po śląsku zawołać. I to był taki pierwszy krok mój ku myśleniu o tych umierających godkach. Potem no, umrzyła moja uma. To była, no, mogę powiedzieć, najważniejsza osoba w moim życiu, że poświęcił pora tekstów jej. Jest jeden tekst też w tej książce. I że się tak myślą, moja uma umrzyli. Ona była jedyną rektorką w domie śląskiej godki. I się tak myślę, ona na tamten świat, a po do ziemi, zależy jak to, w to wierzy. Ona wzięła ze sobą ten swój idiolek, te pora tysięcy śląskich słów. I nie ma. Ja tam pod koniec jej życia wziął, że dyktafon spróbował, żeby coś nagrywać, naszkryflać troszeczkę i to takie słowa zostały jak bezma, isto, piloba, kiedy być może już nikt inny nie używał. No i ja myślę, co trzeba zrobić, żeby ten świat naszych starzyków zachować. No bez tu, że znalazła się taką kamratka, Monika. No i z tą Moniką od, no już będzie po prawie 3 lata, jak my działamy na rzecz śląskiej godki. Wybaczcie, że tak długo godzę, jeszcze o tym Ubyskim powiem. Skąd się ten Ubyski wziął? Jak był sam debiut tego cyklu, kiedy umrze śląską godkę, czy to będzie z tą śląską godką, jak z tą Ubyską godką? No myślę, że tak nie będzie, bo wyście sam są, my są sam i coś do kupy szafnemy, żeby odwrócić los. Taki jest chyba sens ludzkiej działalności, żeby się jakoś mocować z losem. Także z losem języków. Teraz będzie pytanie do drugiej autorki naszej książki, do pani Moniki. Chodzicie z tym hasłem, kiedy umrze Śląsko-Gotka prawie 2,5 roku. I rozgłaszacie je na prawo i na lewo i godacie łogodce jako o języku regionalnym. Powiedzcie mi tak naprawdę, czy to się zmieniło od tego czasu, jak żeście zaczynali i teraz jak powstała ta książka. I tak samo dość sławne i godo się też o tym, że jest Śląsko krzywda. I czy to jest wina od Polaków, że to rozumie Ślązoków godo, że ty godki używał? Dzień dobry Państwu. Dzień dobry
przyjaciele. I użyłam tego słowa po pierwsze dlatego, że w większości się znamy, a po drugie dlatego, że skoro przychodzimy w taki miły, zimny wieczór spotkać się i pogadać o bodźce, to znaczy, że jesteśmy przyjaciółmi. My zaczęliśmy z Marcinem cykl debat o języku śląskim właśnie pod hasłem, który jest także tytułem książki. Trochę przewrotnym, ale po to, żeby napisać projekt ustawy. Bo jeśli już po coś się rozmawia, dyskutuje, debatuje i zajmuje czas, to dobrze, jeśli później jest jakiś efekt tej pracy. I rzeczywiście, poza tym, że spotkaliśmy wiele wspaniałych osób, poza tym, że mogliśmy kontynuować też pracę wielu ludzi, organizacji, instytucji, które tutaj oddolnie w województwie na Śląsku walczyły o godkę, publikowały, tworzyły sztuki, mówiły, tworzyły organizacje, pracę też wielu innych polityków, no to sobie pomyśleli, że złożymy ten projekt ustawy, no i przynajmniej w tej kadencji w Sejmie sobie o tym języku porozmawiamy. Wbrew naszym oczekiwaniom, nie oczekiwaliśmy, że ten projekt ustawy przejdzie w tej kadencji, chociaż nadzieja umiera ostatnia. Natomiast nie udało się nawet o tym projekcie podyskutować, bo dostałam 60 sekund w Sejmie, żeby ten projekt ustawy przedstawić. I skoro się nie udało podyskutować, to kolejny efekt, cel tej rozmowy to książka. Po to, żeby pokazać, że ciągle w tym języku coś się robi, coś się tworzy, że on istnieje. Ja oczywiście potrzebuję wsparcia, potrzebuję akceptacji państwa, jego instytucji, wsparcia finansowego, ale że my się nie poddajemy i ciągle staramy się, żeby o nim było głośno i było mówione. I te działania coś zmieniły. Te działania zmieniły tyle, że powstały kolejne programy o języku śląskim, że coraz więcej osób w Polsce o tym języku dowiaduje się i mówi. Bo my oczywiście, nam tutaj się wydaje na Śląsku, że wszyscy o tym śląskim wiedzą. Niestety tak nie jest. Naszym celem jest, żeby wszyscy się o nim dowiedzieli. Natomiast dzięki temu, że stał się ponownie tematem ogólnopolskim, no to rzeczywiście coraz więcej osób i w Polsce o nim mówi. I kiedy wyjeżdżamy gdzieś rozmawiać o innych tematach ważnych, no to też pojawia się temat języka śląskiego w takim kontekście troski o różnorodność. O to, że nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Ale możemy się różnić, mamy prawo się różnić i piękne jest to, że się różnimy, mamy inne tożsamości, inne języki, inne kultury, inne wrażliwości i na to składa się właśnie kraj, tak? Że ta nasza wspólnota jest tak szalenie różnorodna. I ta krzywda Ślązaków to jest temat, który zawsze wraca, szczególnie kiedy rozmawia się między różnymi organizacjami. Także podczas wyborów wracają tematy edukacji regionalnej, jakby tego eksploatacji województwa z węgla, tego, że płaciliśmy tyle podatków, temat kas chorych, obozu na Zgodzie i tak dalej, i tak dalej. I ta krzywda jest bardzo mocno obecna. Często niezrozumiała przez osoby, które są spoza Śląska. Natomiast faktem jest, że trzeba oddać Ślązakom to, że tą swoją kulturę i godkę zachowali. I naszym obowiązkiem jest wdrożenie edukacji regionalnej, rozmowa o też trudnych, dramatycznych momentach i nieutrzymywanie tej biało-czarnej wizji historii, że tu powstania Śląskie i Śląsk zawsze był polski, do tej macierzy wrócił i mamy staropolską, piękną mowę. I na tym skończę, ponieważ chcę szalenie słyszeć pana Alojza Gołysko, bo uwielbiam słuchać. Dobrze, więc teraz... Każdy, proszę. Więc teraz, panie Alojze. Powiedzcie mi, Ino, jak to już dzisiaj godałabyście, są śląskim autorytetem do wielu, którzy tutaj siedzą i nie tylko. I chciałabym się zapytać, bo wy dużo szlajbujecie po śląsku. Ino, jak się patrzy na to pierwszą, dla którą żeście napisali, ta ostatnia książka, to ona się bardzo różni, tamten język. Powiedzcie mi, jak byście do tego doszli, jak byście się uczyli te godki, że to jest tak różne? Ja i no dopowiem Godomy sam o tych 8 kąskach od duchów wojny, bo pan Alojzy napisał taki, nie wiem jak to będzie, tetralogia, to są 4 książki. Okto. Okto, filolog, oktologia, śląskie historie. Mogła pani się spytać, po jakim utak, gdzie skoro? Użyję tego określenia, które przeczytał w tym wierszu pan Mirosław. Ja odpowiem na to pytanie, ale najpierw muszę dwa słowa podziwu złożyć pani Monice i pani
Marcinowi, jesteście pierwszymi, którzy za kiełbasę wyborczą dają książkę. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy jest drugi taki kandydat do parlamentu, kandydaci, którzy prowadząc swoją kampanię, książkę oferują, proszą. Tylko właśnie, po jakiemu tak nieskoro ta książka chyba mogła wejść, ja wiem, proces drukarski, wcześniej, żeby odbiorcy mogli to przeczytać, ale myślę, że my tu dziś dostaniemy po egzemplarzu, przeczytamy i jeśli się wahamy, to po przeczytaniu tej książki już będziemy przekonani, na kogo oddać głos. Proszę Państwa, język jest fundamentem tożsamości. Jeśli my pozwolimy językowi śląskiemu umrzeć, to nas nie ma. Ale panie myślą, nie po śląsku godu, my znikniemy z powierzchni życia. Ja wiem, ja też umiem godać, no, ale... po to by tu przyszli, bo muszę sobie po śląsku. Już to przedyskutowaliśmy wcześniej. Na 30 lat jako rektor godał polszczyzną i jakby da się silił na godany język śląski. To będzie to sztuczne, ale ja się tego nauczę, ja przyrzekłem, bo nauczyłem się już pisać, choć nie godzę, że mój język pisany śląski już jest doskonały, bo my się musimy tego języka dopiero, my się musimy wprawić do tego języka, bo no, what fryca po Bismarcka, po Grażyńskiego, po komunę, zabraniali tego języka. Myśmy musieli się albo jednego, albo drugiego echt uczyć, żeby coś giertować w swoim życiu. Nigdy bych nie był rektorem, jakbym się nie nauczył w Dąbrowskiej Sztygarce u pani profesor Jadwigi Farynowej języka śląskiego. Ja ją fascynowałem, mówi, ona mi to zawsze dawała przykład. Patrzcie, Ślązacy, Alfons Grobosz, Ewald Paszenda, Wiluś Mandrysz, Egon Rolnik, jeśli ktoś tam słyszał, myśmy byli wszyscy Ślązacy w Sztygarce, a byliśmy najlepszymi polonistami, bośmy wiedzieli, że my musimy ten instrument opanować, jeśli chcemy w powojennej rzeczywistości polskiej, ludowej zaistnieć. By inaczej bym do dnia dzisiejszego łorał pole w Bojszowach. A tak do czegoś doszedłem. I no czemu tak nisko? Człowiek żyje, a życie to jest pewien proces. I w tym procesie człowiek się doświadcza i się uczy. I tu było to samo z językiem. Ja chycił za biuro, jak miał 12 lat. Zachowane mu te bardzo naiwne zapiski i od tego czasu pióra nie składam. Piszę, ciągle piszę. I pierwsze moje książki były pewnego rodzaju fascynacją miejsca, w którym się urodziłem. Przyrody, ludzi niezwykłych. Potem poszerzałem swój zakres zainteresowań o ziemię pszczyńską, której poświęciłem kilka, a może nawet kilkanaście książek, ale najbardziej sobie cenię słownik biograficzny ziemi pszczyńskiej, zawierający ponad 500 biogramów. Nikt z uczonych, co się zajmują biografami, drugiego tomu nie zrobił, a od 30 lat jest to cenne źródło wiedzy. Ale zjawił się w środowisku naukowym Śląska, na uniwersytecie konkretnie, człowiek, który mnie zafascynował. Był to pan profesor Kadłubek. Jak przeczytałem jego eseje, naprawdę coś się we mnie przemieniło.
No siedli sobie skoro teraz spokojnie i pomyśl, co ty piszesz. Owszem, oddałeś już hołd swojej ziemi rodzinnej, swojej rodzinnemu krajkowi, Bożym stronom, jak to jedni tam nazwali. Ale czy taka jest misja twojego pisarstwa? Ty musisz być głosem ludu, ty musisz zrozumieć, co to jest fenomen górnośląski, o którym tak pięknie profesor Kadłubek pisał. Jest to postawa, proszę państwa, nieustająca postawa, wach. Czuwaj, czujności wobec dziejącej się rzeczywistości, wokół żyjesz, swojej ojczyzny, którą jest Górny Śląsk. Bez przerwy czuwaj i reaguj i odpowiadaj na wołanie tej ziemi. Ta ziemia do ciebie coś mówi, bo ona cierpi, ona ma swoje dążenia, pragnienia, marzenia, cierpienia, to już mówiłem. Weź to wszystko, słuchaj i spróbuj to literacko jakoś przekazać. I proszę państwa, po chyba 20 kilku książkach nastąpił w mojej całym pisarstwie zwrot. Od tego czasu zacząłem pisać tylko o tym, co nas boli. Bo stwierdziłem, że to jest mój obowiązek. I następne książki, no to byłyby, to byli nasi ojcowie, które przysporzyły mi, wtedy się pierwszy raz doświadczyłem, przysporzyły mi ogromnie dużo cierpienia, bo byłem wtedy radnym sejmiku województwa śląskiego i byłem ustawicznie atakowany publicznie przez różnych. Ale jeden taki był, Rajmund Polak, legenda ówczesna tego sejmiku, który nie omieszkał się na każdej sesji albo mi przypiąć jakąś łatkę, albo zgromić. I właśnie, i było milczenie. Jedna tylko osoba, pani Ludgarda Buzek, miała odwagę cywilną wstać i stanąć w mojej obronie. A ten pan im więcej mnie postponował, tym ja byłem mocniejszy. Ja mówię, tak, jestem na dobrej drodze. Nie mogę z tej drogi zejść, bo ja piszę prawdę i chodzi o prawdę. Ale mówię o tym milczeniu. Proszę państwa, właśnie. Sam sobie wytyczyłem pewne kierunki swojej, odpowiadam teraz na to pytanie, swojej działalności pisarskiej. Mianowicie, pierwsze to muszę starać się przerywać milczenie w różnych przejawach życia publicznego. Górnoślązacy ponoć milczenie mają za cnotę. Nawet Kadłubek, ten XIII-wieczny kronikarz, nazwał Śląsk wielką krainę milczenia. Ale proszę państwa, milczenie to nie jest cnota, z którą się człowiek rodzi. Za milczeniem jest zawsze strach. Czego się boimy? Właśnie, każdy ma rodzinę, każdy ma dzieci, każdy chce mieć święty spokój. I wtedy w tym sejmiku było to milczenie. A jeden się odważył to milczenie przerywać. I powiedziałem, że będę przerywał we wszystkich bolesnych problemach Śląsk, górnośląskich, milczenie. Milczenie, przerywanie milczenia to jest akt pewien odwagi, to jest decyzja osobista, ale ona jest zawsze okupiona jakimś tam właśnie no, niekomfortową sytuacją, delikatnie mówię. Za drugi cel postawiłem sobie, że będę
już od tego momentu pisał po śląsku. Już moje serce i moja dusza nie będzie z mojej duszy i serca nie będę targał słów w polszczyźnie. A kochałem polszczyznę. Ja się wychowałem w tej Dąbrowie na Żeromskim, który pięknie pisał. Państwo sami to doświadczaliście, czytając jego książki. Ale musiałem to zarzucić, bo powiedziałem, mnie powinno być bliższe to, co jest na Śląsku tutaj. A więc od tego czasu. No ale moja Śląszczyzna była kaleka. Dopiero zacząłem zbierać, wygłosiłem kiedyś taki wykład tutaj w Riku, gdzie powiedziałem, że zbieram frazy, stare frazy od takiego dziadka, który, prawda, tu był też w tym wierszu jak gdyby przedstawiany. Na przykład brało go na mory, taka fraza śląsko, albo wydubej te junczka z tej apluziny. To są frazy śląskie. I ja tych fraz nazbierałem kilkaset, ale tam na tym wykładzie powiedziałem, a jak ich zbierzecie w starych pieśniach śląskich, w starych, powiedzmy, tekstach, testamentach, różnych jeszcze gwarowych wypowiedziach, będziecie mieli ich parę tysięcy, siadajcie za stół i piszcie po śląsku. To ja byłem na tym etapie używania tych fraz, o których tu też pan Marcin powiedział. To był drugi taki mój krok. No ale z książki na książkę moja siostrzyzna się rozwijała, bo to jest piękny język. A chcę powiedzieć, że jako poetycki to jest prawie idealny język. Słyszeliście, co z tego wiersza zrobił pan Mirosław? Drugie, że będę starał się zbliżać do logosu górnośląskiego. Proszę Państwa, każdy z Was wie, co to jest logos z dużej litery. To jest logos w Piśmie Świętym, słowa natchnione przez Ducha Świętego. Chrześcijaństwo zbliżone do tego swojego logosu trwa już 2000 lat, więc nie może umrzeć Gotka Śląska, jeśli będziemy pisać, zbliżając się do logosu, nie fulać, nie beblać, nie ciepać rozmaitymi wicami wulgarnymi, bo jedni nas cudzi tak i tożsamiają. O, świętuch z Górnego Śląska, oczywiście za plecami to nam mówią. Tylko będziemy pisali, zbliżając się do języka artystycznego, uduchowionego. Bo tylko taki język ma moc trzymania, tworzenia wspólnoty i trwania wspólnoty. I my uratujemy Śląszczyznę. Tylko właśnie, panie Wątroba, pomóż pan. Bo pana wiersze są cudowne. Panie Mirku Syniawa, czy jeśli tu jesteś, to pomóż pan, bo teksty twoje są wspaniałe i ja wierzę, że nas będzie teraz coraz więcej. Pan Michał też, pan Marcin, przepraszam. A więc docierać jak najbliżej logosu, czyli słowa uniesionego, artystycznego, żeby się to ludziom dobrze czytało, żeby ludzi porywać. Trzecie, to pielęgnować pamięć śląską. My nie istniemy w pamięci zbiorowej. Pamięć śląska zbiorowa nie istnieje w publicznym dyskursie. Mówi się, parady, czołgi jeżdżą, jakaś tam jest pamięć tutaj krzewiona, ale o naszej pamięci, a ona jest przecież zupełnie inna. No całe szczęście, że mamy jeszcze porządne rodziny, gdzie te wszystkie elementy tej pamięci, te skarby pamięci są przechowywane. Zdjęcia, ordery, wspomnienia, opowiadania starzyków
i tak dalej, że to będę wydobywał. Nic mnie nie obchodzi, pamięć zbiorowa. My do niej nie pasujemy i nigdy się nie dopasujemy. Nigdy. No i jeszcze inne, tutaj wziąłem pod uwagę czynniki, ale już Państwu nie będę tutaj dużo przedłużał. Chciałem tylko powiedzieć, że w kolejnych tomach, a zwłaszcza w ostatnim tomie ósmym, Duchu wojny z Pszczyny do Kołyny, pozwoliłem sobie już zastosować znaki kodyfikacyjne. To jest pierwsza, jedyna moja książka z tymi znakami. I dobrze się z tymi znakami czuję i coraz chętniej je używam w innych utworach drobnych, które no, czasami trzeba mi napisać. Że to idzie w dobrym kierunku, pani profesor Tambor. To jest dobry instrument. Trzeba tylko w nim siedzieć i nad nim i go pielęgnować. Dlatego jest ta książka trochę inna. Ale dałem to przeczytać różnym osobom i dałem również takiemu staruszkowi, osobie duchownej z ziemi pszczyńskiej. Miałem pewne wątpliwości, czy on tą książkę przeczyta, ale po jakimś czasie zatrzymał mnie, kiedy wychodziłem z kościoła i mówi: pięknie się to czyta, młodość mi się przypomniała. I ja myślę, że będą problemy z czytaniem. Nie, tak to się, jakby woda płynęła, tak mi się to czytało. I proszę Państwa, taka wypowiedź i szereg innych telefonicznych, bo do mnie ludzie dzwonią, są najlepszymi recenzjami. Ja wiem, że jedni sobie dają książki zrecenzować, a jeszcze w czasie łobaną pół litra, żeby ta recenzja była jakoś lepszą. I mnie na takich recenzjach, proszę Państwa, nie zależy. Bo ten recenzent, za nim stoi milczenie śląskie, a więc strach. Co sobie pomyślą tam inni moi koledzy, profesory z Krakowa, z Warszawy, że ja coś takiego popełnię. Jest jakieś opory wewnętrzne. I dlatego taka recenzja człowieka, telefoniczna, krótka, jest dla mnie najcenniejsza. Państwo nie uwierzycie, ale ja dostaję kilkaset listów po każdym tomie. Ja te listy wszystkie zbieram. Myślę, że kiedyś jakiś literaturoznawca to przeczyta i oceni. Dziękuję. Brawo. Szrajbowanie, to chciałabym wziąć na spytki pana doktora Artura Czesaka, okay? Bo mamy dzisiaj premiera nowej książki po śląsku. Ale nie ma co ukrywać, że o Śląsku ostatnio książka wyście napisali i tytuł brzmiał współczesne... O śląski gotce. Ja, tak. Współczesne teksty śląskie na tle procesów językotwórczych i standaryzacyjnych współczesnej słowiańszczyzny. Powiedzcie mi, skąd u was takie zainteresowanie tą śląską gotką? Skąd wy jej tak przejecie? Nie wiem. W przysiędze doktorskiej trzeba było mówić, że nie dla vana gloria, nie dla próżny chwały, nie dla pieniędzy, ino z tej ciekawości. A Józef, nie ma śląza, który nie poradza go dać. Mówię gorzej. Ale nie trzeba się właśnić. Jakby to powiedzieć? No rzeczywiście to pierwszą rzeczą jest ciekawość. Mam nadzieję, że to jest ciekawość naukowa. Czyli ja tu muszę powiedzieć, że no, zwykła rzecz, wyodrębnianie, opis, interpretacja faktów, przyglądanie się temu, co jest, ale nie przez pryzmat stereotypu, podręcznika, mitologii, stereotypu negatywnego albo pozytywnego, tylko no, chciałbym jakoś to zobaczyć. No i medykowo orzech nad tą książką 17 lat,
aż mi uniwersytet podziękował, bo za długo, że kto pisał, no ale książka jest. Widać taki, musiała mieć ten swój czas. Czy miał Przaja śląski godce? To jest takie pytanie do mnie. Uczony chyba nie powinien przeć, powinien tak na zimno patrzeć na te końcówki, słowa, historię słów. Nawet bych się nie zgodził, że beblanie nie ma ważne, bo to jest spektrum stylistyczne języka. Jeden beblo, drugi pisze poematy erotyczne, religijne, filozoficzne. To wszystko musi być i to jest dowód tej żywotności. Toż bodaj nie Przaja, ale mnie ciekawi, no a ciekawość może też jest jakimś przedsionkiem, laubą miłości. To by było... To jest reklama. No, jest książka i oto tam można sobie pooglądać. Nie ma tu za bardzo tak... To nie jest chwytliwa książka, to jest... Bo piszą różni ludzie rozmaicie, ale jest też tak, że w tej polifonii mam wrażenie, że pewne rzeczy są fałszywe, że właśnie, że się świadomie nie chce zauważyć, nie chce przeczytać, nie chce się wsłuchać w te śląskie historie, tylko przez jakieś klisze, siatki, filtry. W związku z tym na przykład no, jest tak, że tak, są związki śląskiego ze staropolskim, ale mówić, że książka taka jak Duchy Wojny, to jest książka napisana po polsku, tylko tak od 87 do 95% nasycona śląskimi elementami, to jest aporia, dysonans poznawczy, to głupota jakaś. Czyli obserwuje teksty. Tytuł jest długaśny, bo trzeba było na szybko napisać dla pana dziekana, ale chodziło o współczesne teksty śląskie. Czyli kiedy mamy to wielkie bogactwo gatunków, literatury, poezji, blogów, vlogów, podróżniczych opisów, filozofii, przeciepowaniu się na forach internetowych i kiedy ktoś powie, że to jest gwara, stylizacja gwarowa, czyli że ci wszyscy ludzie albo z braku wykształcenia tak źle po literacką polszczyzną władają, albo mają takie hobby, albo chcą zaprotestować, albo... Czyli najrozmaitsze teorie oprócz tej prostej, może ja jestem w błędzie, może jestem prostakiem, że oni po prostu chcą mówić i pisać po śląsku, że to jest ich język, który się starają opanować. No to też no, mnóstwo rzeczy się dzieje ciekawych. Już można nie Przaja, ale mnie to fest ciekawi. I tyle. Dobrze. Teraz Marcin, powiedz nam wszystkim, tu zdradza wam trochę rąbka tajemnicy, że w tej książce Kejurze Śląsko-Gotka jest tekst Śląsko-Wieża Babel. Hej, Marcin pisze tak. Marcin i Monika, tak. Jeszcze kilka lat temu w debacie publicznej rozważano, czy Gotka jest językiem, czy gwarą. Dziś nie ma już sensu toczyć dalej tych jałowych sporów. I nawet nie ma na to czasu. Nasza Gotka jest w niebezpieczeństwie. Po jakiemu tak jest? Powiedz nam. Słuchajcie, no tak, słuchajcie. Tak jest, bo nie będziecie robić larmo, butel, ostuda w Polsce, ale... Godać tak jak je, godać o śląskiej godce, kiedy ja myślę, że do końca XXI wieku wymrze. Ale kole tej śląskiej godki są też inne godki. Jegotko Łękowsko, jegotko Blankmało-Karaimska, jegotko naszych przyjacieli z Wilanowic, godka Wilamowską. Słuchajcie, one wszystkie się tracą.
tak nie musi być. Ja nie chcę gadać, że my stracili te 30 lat w wolnej Polsce, bo tak nie było. Fest wiela się sam na Śląsku podziału. Podziwajcie się na internetowo zajta od Prolokwela Silesiana. Oni przez te od 2008 czy 2007 roku fest wiele zrobili, ale Kaś ciągle trwał taki jałowy spór o to, czy ten śląski to jest język, czy to jest ogodom jałowy, bo on nie kludzi do niczego. Je po śląsku taki ozrok się nazywał Gotka Kuszkubatce. Wiecie, co to znaczy? Siedzą się baby, no nie wiem, może popyk, czy siedzieli przy szkubatce, to chyba jeszcze nie były te czasy, żeby chłopy siedzieli przy szkubatce i coś tam weblają, gadają, co by zabić czas. Słuchajcie, jest taki filozof amerykański, który gadał, nie można zabijać czasu i przy okazji nie zbijać wieczności. Często się godo przywołuje się te wszystkie argumenty, na przykład argument od profesora Miotka, kiedy to godo, że ta śląsko-gotka to piękno zakonserwowano gwara. Nie? Niektórzy też wiedzą, że ten sam profesor Miotek godo, że język kaszubski to jest gwara, a język kaszubski od 2005 roku jest językiem regionalnym i bajkle się kaszubskiego uczą w szkole. Mnie to fest męczy ta godka, bo siedzą przy stole, no my też siedzimy, nie? I godają, nie, wadzą się, ten godo, że to jest gwara, ten godo, że to jest język. Słuchajcie, a tu świat, loce i czas pito, można powiedzieć czas pito, my nie mamy już tyle czasu. Każda sekunda, każdy rok jest do śląskiej godki ważny. Myślę, że no jeszcze tak będziemy godać i może dojdzie to do ludzi, że to nie ma jakoś kwestia lingwistyczną czy polityczną. Słuchajcie, to jest kwestia prawie że etyczna, bo blank etyczna, bo sam się rozchodzi o taki prawie że organizm śląskiej godki. Nam trzeba w Polsce i na Śląsku tej takiej wrażliwości. Mirek godał coś o psie i o tego wicu o psie nie spokopił, ale i o też chciał coś o psie powiedzieć. Słuchajcie, poradźcie się poszczelować taką sytuację, że jademy autem, no i coś dup, nie? I patrzymy, przejechaliśmy psa, jeszcze żyje. I słuchajcie, i co my teraz robimy? Czy my wylazujemy na ta droga i patrzymy, to był myślnik, to mu nie pomogłemy. A jakby to był rasowy, to mu pomogłemy. To jest taką samą sytuacja jak ze śląską godką. Gwarze nie pomogłemy, ale językowi już bymy pomogli. To jest sytuacja etyczna. To samo, wyobraźcie się taki coś, poszczelujcie się to. Stół operacyjny, leży chory człowiek i przychodzi dwóch doktorów i myślą, pomogłemy mu? Nie, on jest czarny, nie pomogłemy mu. Jakby był biały, to bymy mu pomogli. Trzeba powiedzieć, że właśnie śląsko-gotka to jest taki chory człowiek. Śląsko-gotka się traci, trzeba jej pomóc. I teraz albo my będziemy robić tak jak dalej, bez pomocy. I to będzie taki, wiecie, lazaret polowy, szłoby powiedzieć, taki szpital polowy, że no, tym przyniesie taki narzędzia, to poskręcone tego chorego człowieka, tym przyniesie taki i coś z tego będzie. Albo w końcu nam to Polska pomoże i nam wybuduje, my też pomogiemy, taki fajny szpital, w którym my będziemy mogli ta śląsko-gotka naprawić. A są przecież ludzie w całej Polsce, tacy, co by nam chcieli pomóc. Są też nawet na tej sali, na przykład profesor Ewa Michna, profesor Tomasz Wierkiewicz, gdzie go nie ma, bo jest w Ameryce, ale wiele takich ekspertów, którzy nie są Ślązokami, kiedyś tam robią na uniwersytetach we Poznaniu, we Krakowie. Słuchajcie, oni mają fach rynku, oni wiedzą, jak się rewitalizuje języki mniejszościowe. No trzeba ich tam skrócić, trzeba zapewnić i też wkrócić tych Ślązoków, którzy się znają na rzeczy. I zapewnić im jakiś, jakby to powiedzieć, no, Instytut Śląskiej Mowy i Kultury. My tak w programie o tym piszemy, żeby ci ludzie mogli codzienno robota na rzecz śląskiej godki robić. My możemy jeszcze to wszystko przełączyć.
są takie rzeczy, bo po jakim Śląsku można się brać? Słuchajcie, jest wiele czynników. Jak was takie rzeczy interesują, to się podziwiajcie na taką książkę, takie kompendium wiedzy, się nazywa Języki w niebezpieczeństwie. I oni tam wszystko genau erklarują. I oni nam powiem, jakie są czynniki. No, czemu ludzie odchodzą od Łotki? Bo na przykład migrują. Czy migracja to jest coś złego? No, słuchajcie, nie korzymy ludziom sam. Zostańcie na Zowdy w Katowicach i nikaj nie wyjeżdżajcie. Trzymajcie te się swoje godki. No tak nie idzie, bo ludzie wyjeżdżają na studia, do roboty i to je wartość sama Wesia. To jest jeden z czynników. Tego nie możemy zmienić, że ludzie wyjeżdżają. Ale możemy na przykład cały czas pracować nad prestiżem języka. Słuchajcie, bo ludzie odchodzą od tych mniejszych godek, tak jak od śląski godki, bo się gańbią godać. Bo jest, jakbyście godali, wy w tamtych czasach daleko byście ze śląską godką nie zaszli. Słuchajcie, my musimy tak wszystko zrobić, co by były na przykład takie oferty pracy, w którym ktoś, kto zna śląską godkę, jest lepiej punktowany. I zmienić ten prestiż, godać kaj się no do, to no, jak teraz ją godą, no wiecie, to nie ma łaps. Dwa lata temu, jak już pierwszy raz także godą, też na tej scenie Teatru Kores, i potem się odezwali, on nie poradzi po śląsku godać. I słuchajcie, no, czy ją ci się poradza? Nie wiem. Muszę wam powiedzieć, że ją przez 7 lat nie mieszkał na Śląsku, bo że mieszkał w Warszawie, we Wrocławiu, w Oświęcimiu, w Krakowie. I on tam nie miał z kim godać, i on nie godał. Przez te 7 lat można, że ani jednego śląskiego słowa nie wypowiedział. Przykrócił, że się sam nazął, że zaś weszł w ta śląskogodka, no i można poradza godać. I no, we mnie nastąpiła ta zmiana. W międzyczasie się podwyższył prestiż języka. To są takie rzeczy, nad którymi my możemy pracować, nie? I to jest robota do nas na następne lata. Teraz na spytki idzie pani Monika. Nadgodocie, że ta nasza godka jest w niebezpieczeństwie. I co my Ślązoczki i Ślązoki mamy z tym zrobić, żeby jednak tak nie było? Po pierwsze godać. Gadać, pisać, rozmawiać, tworzyć. Pisać blogi, pisać na Facebooku, SMS, książki, długie książki, krótkie, wiersze i fraszki, występować w teatrze, na debatach. I to możemy robić my, Ślązaki i Ślązaczki. Możemy także nie pozwolić sobie powiedzieć, że język śląski to jest taki bursztyn, taki robal zamknięty w bursztynie, że nic się z nim nie wydarzy, już tylko można na niego patrzeć, czasem sięgnąć do jakiejś książki, pomyśleć sobie, tak, był ten język śląski. Bo ten język śląski jest i on jest żywy i on się rozwija i cały czas buduje się. I raz, że te słowa oczywiście bardzo mocno gubimy. I jeśli nie rozmawiało się w domu, to bardzo ciężko jest później tym językiem mówić. Był taki czas, że rodzice bali się uczyć swoje dzieci mówić po śląsku. I ta luka pokoleniowa bardzo mocno występuje i istnieje. I ciężko będzie tą lukę zasypać, ale sytuacja oczywiście nie jest beznadziejna. I poza tym, że my możemy tak dorywczo nie wstydzić się mówić, to jeszcze jest druga rzecz, że my poza oczywiście ustawą o języku śląskim staraliśmy się stworzyć taki program samorządowy wsparcia i rozwoju języka. Stworzenie Instytutu Mowy Śląskiej, wprowadzenia edukacji regionalnej, godki do przedszkoli, żeby przez zabawę oswajać się z językiem śląskiego teatru, żeby stało się dla nas czymś takim zwyczajnie naturalnym, zupełnie zwykłym, a z drugiej strony dla Polski stało się czymś niezwykłym. Czyli stało się czymś, dlaczego warto tutaj przyjechać i przyjść do Teatru Kores i posłuchać, albo sięgnąć po tłumaczenie Małego Księcia w wykonaniu Grzegorza Kulika. Albo posłuchać muzyki, nie tylko tej ludowej, ale na przykład hip-hopu w języku śląskim, który się dzieje, który się tworzy. Więc to wszystko możemy robić. I ja się zawsze cieszę na takie spotkania, bo tu przychodzą przyjaciele języka. A jeszcze bardziej się cieszę, kiedy my z tym językiem wychodzimy na zewnątrz, do ludzi, którzy mówią, że go nie ma, że to gwara, i toczą te bezsensowne dysputy zupełnie.
Bo ten język jest, ale jak się straci, to pozostanie luka, której już nigdy nie zasypiemy. Więc po prostu mówić, pisać, tworzyć, nie bać się. Ja zazdroszczę wszystkim, którzy pięknie mówią w języku śląskim, więc jestem z tej drugiej strony, że nie, że wstydzę się tego, że nie mówię. O, w ten sposób. No, drugo, dobrze. Panie Alojze, wyście są pisarz. W jednym ze swoich tekstów żeście naszlajbowali, że milionowa armia czytelników to klucz do uznania języka śląskiego. Wierzycie w festiwal literatura? Bo z tego, co wszyscy tutaj wiemy, no to Ślązaków jest może spora tysięcy. No i trochę do tego miliona jeszcze brakuje. Jakie, że śląską literatura czytają? To jest właśnie tajemnica ratunku tego języka, że my możemy nawet doprowadzić do oficjalnego uznania tego języka w parlamencie. Możemy nawet dostać tą pomoc, ale książka musi dotrzeć pod strzechy. To czytelnicy, armia czytelników ratuje ten język. Innej drogi, proszę Państwa, nie ma. No ale, żeby te książki dotarły pod strzechy śląskie, to trzeba zaraz powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsze, o księgarniach. Ja trochę doświadczeń mam, tylko w niektórych księgarniach, jak przyniosę książkę, przewartuję księgarnię i to nas nie interesuje. Ale są księgarnie, kilka na Górnym Śląsku, które systematycznie te książki z wydawnictwa Śląsk, pierwsze tomy i ode mnie biorą. Nie za dużo, ale biorą systematycznie. Natomiast przykro jest, jak ktoś tego nie, to nas nie interesuje. To jest pierwszy problem, a drugi problem, proszę Państwa, nie ma wydawnictwa, które się pali do wydawania książek śląskich. Państwo nie uwierzycie. To muszę to powiedzieć, jak i tak długo, że jest ile za progres. O nim też nie możemy zapomnieć. Nie? Proszę Państwa, jeśli sądzicie, że za mną, za wydawanie moich 60 książek stał jakiś wydawca, to się mylicie. Proszę Państwa, ja by nie moja żona, i to ja bym nie miał nawet tego ancuga. Bo wszystkie pieniądze ja bym wydał do druka, na wydawanie moich książek, bo ja szereg książek mam napisanych. No ale skąd wziąć eci peci? Jeśli emerytura rektora jest marna. Ja nie zabiegałem, ja uczciwie pracowałem jako nauczyciel, zakładałem, że ktoś to tam tą moją pracę ocenia i mnie potem jakoś wynagrodzi. A inni moi koledzy mówią, kupić, tu musisz, tam musisz, daj sobie przeliczyć, a to, żeby jak największą tą emeryturę mieć. A nieważne, wszystkie książki, proszę Państwa, ja sobie sam, albo znajdzie się ktoś, kto powie, słuchaj, no nie bądź głupi, mnie stać, ja ci zapłacę. Tak wygląda rzeczywistość. Gdyby była pomoc i gdyby Ślązacy chcieli zrozumieć, że jeśli ktoś, bo to jest decyzja pani Moniki i pana Marcina, bo ja przeszedłem, byłem parlamentarzystą, wy myślicie, że to jest tak łatwo stanąć i powiedzieć, chcę być posłem. Skąd wziąć tyle pieniędzy? No najpierw musicie przytulić jakaś partia, a jak cię partia przytuli, to musi się złajdaczyć czasami. No bo stąd ci jest nie po drodze, stąd by ci było po drodze, ale ona jest nacjonalistycznie polska. Bez przerwy człowiek ze sobą walczy. I proszę Państwa, takich ludzi, którzy decydują się na tą właśnie funkcję
służbę społeczną w parlamencie trzeba cenić. A jaka jest prawda? Od momentu, kiedy się zgłosisz, że chcesz być posłem, wszystkie media solidarnie cię zaczynają atakować. Ja po kadencji 2005-2007 3 lata pracowałem nad przywróceniem swojego dobrego wizerunku w województwie śląskim, bo go miałem dobry jako radny Sejmiku Śląskiego, byłem w Komisji Kultury, gdzie się nie zjawiłem w operze, w teatrze, wszędzie mnie doceniano. A potem się tak zaszmaciłem, będąc tym posłem, że nie mogłem przywrócić swojego wizerunku. To trzeba zmienić. Osoba, pierwszeństwo w oddaniu głosu. Tymczasem, jak jest, to widzimy. Widzimy. Jak są ludzie zaślepieni. Jurgeltnicy XXI wieku. Proszę przeczytać coś o jurgeltnikach polskich z XVIII wieku. Pasuje jak ula. Nie ma żadnej służby, nie ma żadnej bezinteresowności. Więc, kochany czytelniku, jeden i drugi, tylko w was jest nadzieja, w rodzinach śląskich, gdzie się języka macierzyńskiego uczy. Nie, tam się ten język macierzyński poczyna, tak jak urodzenie. A potem w tym piszącym, który potrafi pisać tak, żeby no, ten fenomen górnośląski tam się przewijał, że jest ktoś, kto się upomina o tą ziemię. No i my, a choćby my nie czytali tej książki, ale ona musi u nas być, bo to jest nasza Biblia. Ten człowiek pisze prawdę o nas. A tak, Jezus, wiesz, ja bym sobie wziął ta książka, ale wiesz, jak się to źle czyta. Mnie tak nieraz niektórzy w przypływie szczerości mówią. No uśmiecham się, robię dobrą minę do złej gry, no bo co mam powiedzieć? Źle się mu czyta. No to kiedyś bym musiał to jednak zacząć czytać. Tak jak ten mój kochany ksiądz, który przeczytał gładko, opowiedział, to się pięknie czyta. Tyle mogę powiedzieć. Widzę jakieś tam, ale mam, posługuję się waszym cytatem Wacława Havla. Nie wiedziałem, że on jest takim filozofem. Nadzieja jest to ukierunkowanie umysłu i serca w jakimś celu. Więc my mamy wszyscy ukierunkowane nasze umysły, mamy podpalone, rozgrzane serca i my do tego dotrzemy, my uratujemy ten język. Ale to będzie nasza wspólna sprawa, nie jednego człowieka. Panie doktorze, naszlajbowaliście nie jeden tekst naukowy, w Łogotce właśnie. A w tej książce mogłem przeczytać taki tekst, który się nazywał Język Śląski, Językoznawstwo, Humanizm, Prawo. Jest jeszcze w Polsce pora takich ludzi, którzy godają, że śląski to gwara i ino gwara. Jak z nimi godać i jak im to przegodać? Tu by pasowało i tak mam taki pomysł, co by drugą książkę napisać. To by było najlepiej, bo z tym słowem gwara jest coraz więcej haje, a coraz mniej myślenia. I tak sobie myślę, że czasem nie trzeba się o to ciepać, że jak po polsku są ludzie, którzy godają na odkurzacz Electrolux, na gaźnik karburator, na Afropolaka Murzyn, odbierają telefon albo nawet wykręcają numer na komórce, że no jest taka siła, taka inercja. Co więcej, znalazłoby się w XIX wieku przykłady, że zapisujący mowę Ślązaków, na przykład pastor Robert Fiedler z Międzyboża na północy, on pisał gwara i po niemiecku, że to jest szprache. Czyli na samym początku to nie było słowo, które jakoś ujmowało
Ale słowa zmieniają znaczenia i zmieniają skojarzenia. Ale czy to się da jakoś odwrócić? To tak, po pierwsze o gwarze, to jest moje zdanie. Możemy mówić o gwarze, tak patrzę na pana Lyski, o gwarze Bojszów, Frytku, Gilowic, Góry, co tam w Płocie jeszcze w tych gminach są, po sąsiedzku Jankowic, czyli gwara takiej, gwara to jest język mikrospołeczności, przeważnie mówiony. I to bym powiedział, że to jest niewinne słowo, że gwarzyć, gwara, to słowo istniało, ale mówić tak o języku, którym jest pisana literatura śląska, o języku, który się odrywa od tego, od tej ojczyzny, od placu, od jednej familii, a stało się językiem literatury, mediów, dużej społeczności. Dodać gwara to jest, no to jest rażący błąd. Jak ten błąd powie laik, to niech mu tam będzie. Kiedy tak go dają uczoni, dziennikarze, politycy, rozumiem, że się Ślązacy denerwują. Pierwsze, ja bym powiedział, trzeba tłumaczyć, ale jak jest w warunkach recydywy, no to już jest czas, żeby się przeciwko temu zbuntować, obśmiać, wytknąć ignorancją. Czy to się uda? Kiedy to? Dzisiaj czy wczoraj? Holandia powiedziała, że jej się nie podoba słowo Holandia. Żeby teraz wszyscy dali Królestwo Niderlandów czy Niderlandy. No, to trochę też jest tak, że ze środka języka śląskiego chcieć oddziałać na język polski, warszawski, białostocki, rzeszowski, to może być niemożliwe. Nawet nie wiem, czy słowo gotka śląsko przetrwa jako termin. Czy się też nie zmieni na język, niektórzy go dają lędzyk, niektórzy wolą mowa. To jest trochę płynne, labilne. I co można rzec, że jak, no ja to mówię jako Polak z Polski, polszczyzną władający, patrzeć na podejście ludzi. Co innego, jak ktoś powie z rozpędu, co innego, jak ktoś użyje słowa gwara, po to, żeby nie zauważyć, poniżyć, zestawić z jakimiś żargonami, sposponować. No to wtedy jest przestrzeń do konfliktu. Ostrożny optymizm. No dobra, już nudzę, czuję, słyszę. Ostrożny optymizm i bronienie swojego, ale no, ja tu nie mogę być za jakiegoś narzucającego narrację, ale no, lepiej tłumaczyć, jak wyzywać kogoś. Bo wiecie, jak się robi na rozmaitych takich zajebnych czy drugich rzeki. Marcin, powiedz mi, co Drinmo to wasza książka? Do kogo ona jest? Ja, no o tej książce my za wiele nie godali. Jest już teraz wam troszeczkę na ten temat porozprawię. Ta nasza książka ma być właśnie, tak jak doktor Czesak powiedział, tak jakby taką odpowiedzią, takim listem, kiedy my tam posyłamy na ta drugą stronę Brynicy, ale też sam do Pośrodka Śląska. Jak ludzie przeczytają ta książka, to myślę, że wiele więcej o Gotce się dowiedzą. My ją potajowali na 5 takich kąsków. W pierwszym kąsku są takie teksty, no byś chciał powiedzieć, perswazyjne. To są te teksty mój, Moniki, dwa nasze teksty, jest ten mój wiersz też tam. Drugi kąsek, chyba jest taki, muszę powiedzieć, najpiękniejszą polszczyzną pisany, bo w tej książce mamy i teksty po polsku i po śląsku. Są sam, w tej danii są ino po polsku, ale posłuchajcie, jakie sam są nazwiska.
Tadeusz Sławek, Alojzy Lysko, Anna Dziewit-Meller, Jerzy Czurok. Słuchajcie, to są ludzie, jak oni się chycą polskie gotki pisania, to jak oni coś napiszą, to to siła. To są też takie teksty perswazyjne, kiedy mają przegadać Polakom i innym Ślązakom, jak ważna jest ta nasza śląsko-gotka. W trzeciej talii są teksty, no taki trochę, nie chcę powiedzieć bardziej poważne, bo te wcześniejsze też były poważne, ale te są takie bardziej naukowe. Jest tekst doktora Czesaka, jest też tekst profesora Henryka Jaroszewicza. To jest chłopca Uniwersytetu Wrocławskiego, on jest kroatystą, no, specjalizuje się w gotkach bałkańskich, ale sam napisał po śląsku tekst naukowy. I to jest dosyć długi tekst, ale słuchajcie, jeszcze pora lot do zatku. Jakby ktoś powiedział, że po śląsku będzie tekst naukowy napisany, no to ja, no to pokoż, kaj to może. No widzicie, sam to jest. To wszystko się na naszych oczach dzieje. Ten język śląski rodzi się na naszych oczach. Słuchajcie, jakby jeszcze tacy byli, bo są tacy ludzie, co wygadają, że no, w śląskiej gotce to nie, idzie inowice rozprawiać, a o filozofii czy o poezji nie idzie gadać, no to do tych mamy kontrargument. I tym kontrargumentem jest czwarta tajna tej książki. To jest, my to z Moniką zmianowali mikroantologia śląskiej literatury. Mikro, no bo wiecie, no, nie mogliśmy zrobić takiej wielkiej antologii, bo nie o to się sam rozchodziło. Ale kogo my zaś zaprosili do tej części? Słuchajcie, sam jest między innymi Marcin Jelun. I jego taka sztuka, kiedy sam była czytana na deskach tego teatru, się tak pięknie po śląsku nazywa, Łysek z pokładu Idy kontra Łożkliwe Zombioki. To jest taka fest zabawna. No, sztuka, jednoaktówka, kaj on się mierzy z problemem, no, można powiedzieć, bardzo współczesnym. To samo, co Melun pisze w tej książce językiem literackim, godo Greta Thunberg. To jest bardzo podobne, no, że Greta Thunberg godo nie wiem, po angielsku, po szwedzku, a Melun to godo po śląsku. Mamy też wiersze Krystiana Gałuszki, kiedy był sam z nami 2,5 roku temu i czytał swoje wiersze, teraz jego wiersze są tutaj. Jest też fest popularną z nocie, wy na pewno znacie, Barbara Szmatło, kiedy ona jeden tekst sam podarowała, co jest też ciekawe. W tej książce są roztomajte śląskie gotki i roztomajte zapisy. Jeden pisze ślabikorzy, inkszy pisze tak, no jak ze słuchu słyszy, nie? Jeszcze inkszy używo Sztojera. Co ich łączy? No łączy ich śląskogotka. Jest też książka, kąsek książki mojej kamratki, przocielki ze Ustronia, Katarzyny Szkaradnik, kiedy jak miała 20 lat, a było to 10 lat temu, napisała taki poemat na 200 stron. Słuchajcie, rymowany poemat po śląsku w tym w ustrońskiej gwarze języka śląskiego. Słuchajcie, żaden tak nie napisał. Profesor Kadłubek na jednej z debat godał, że jak on to czytał, to tak jakby po dżoncie był. Taką natchnioną literatura występuje w tej, takie kąski występują w śląskiej literaturze. Słuchajcie, są jeszcze dwie takie osoby, o których byś chciał powiedzieć. Jedna myślę, że jest dzisiaj z nami sam, jest to Bronisław Wątroba. Jak nie znacie Bronisława Wątroby, to ja dwa słowa o nim powiem. To jest chłop z Rudy Śląskiej. I słuchajcie, ja mogę o nim powiedzieć, że on chyba się urodził, żeby rymować po śląsku. Słuchajcie, żaden nie poradzi tak po śląsku rymować. To jest prawie jakby to młodzież powiedziała freestyle. Słuchajcie, ale on potrafi przefreestylować Stary Testament. I słuchajcie, to jest tak mocne, bo są już 3 tłumaczenia Biblię, ale muszę wam powiedzieć, że chyba Wątroba podle mnie robi to najlepiej. Bo słuchajcie, tak jak ja niezbyt rok czytam Nowy Testament i Stary Testament, bo wiem, o co się tam rozchodziło, ale jak Wątroba to przełonaczy na śląsko-gotka, to jest inaczej. No i taki, że tu kąsek do was wybrał.
No, nie chcę zaś na polityka wchodzić, ale weza. Ja w Krakowie, tu nie chcę się narazić, bo tu jest pan doktor z Krakowa, a ja, jest taki arcybiskup w Krakowie, on tak dosyć szpetnie go do o większych ludziach niż on, nie? Go do jakiejś zarazie, nie, mniejsza z nim. Słuchajcie, wiecie czemu on tak go do? Bo on nie spokopił, o co się rozchodzi w tym Starym Testamencie, Nowym Testamencie. Powiem więcej, on nie czytał Bronisława Wątroby. Jakby on przeczytał ten koncept, on byś przeszedł na chrześcijaństwo. Teraz kąsek z tego wątroby, taki malutki kąszczyczek. Hej, Donga, Donga to tęcza, od razu powiem, dla tych mniej śląskim władającym. Hej, Donga, zaś na oboku będzie wspomnienie zowdy i do mnie przyjdzie, tego przymierza na wieki wieków pomiędzy Bogiem, tobą, człowieku i między wszystkim ciałami na ziemi, między mną, nami, wami jako i nimi. Powiedział Bóg prawie tak ono imu. Kuknij na Donga, kuknij po temu, i że jest znakiem przymierza, moim i twoim, wszystkiego zwierza. To był Bronisław Wątroba. To jest Śląsko-Wątro, to jest wielki Śląsko-Wątro. Ale to jest tylko kąszczyczek. Słuchajcie, jaki to mu klank. Ale jeszcze muszę powiedzieć, bo ty pytasz, do kogo jest tak szybko? No, do każdego. Do cię też, powiem ci. Powiem taki zadam pytanie, może trochę niedyskretne. Ty masz chłopa? Nie, a słuchaj, pasuje mi do wywodu. A co ci lepiej będzie pasowało, ja czy nie? Nie. No to nie. Słuchaj, no to musisz koniecznie przeczytać. Rosyjskiego klasyka z XIX wieku, ten klasyk się nazywał Leonid Nikołajewicz Andriejew. Słuchajcie, znów się trochę na literaturze, trochę na rosyjskiej też, o tym obie nie słyszał. Jaki on pisze rozprawki, opowiadania. I znalazł, wyszlupał gdzieś tam w tej śląskiej, w rosyjskiej literaturze go nasz kamrat Batumi Iwanow. I on przełożył to na śląsko-gotkę. To jest tak śmieszne opowiadanie, ale śmieszne, ale jeszcze tak kludzi do myślenia. I to jest rozprawka o tym, no, jak jednemu chłopowi się takie baby jedne podobały. I ten chłop godo ze swoją mamulką, jako tam mu trzeba by no, baba se wziąć, nie? I co ta mamulka mu doradza? Jako powinien mieć ta baba? I ona go tak, ona mu go do tak. Ta baba może mieć łowczo morda i meczyć, co by jedno serce miała człowiecze. Słuchajcie, to jest humanistyczny przekaz w śląskiej Grodce. Piąto Tajla od tej książki to są teksty no, w zasadzie jedno moje. Mogę cię poczytać tam o mojej umie i o tym, jak ją widzę Śląsk. Ale teraz wam powiem, jak się możecie ta nasza książka sprawić. Otóż my ją zrobili jedno jako e-book. Nam się rozchodziło o to, żeby ta nasza książka nie doszła do tych 300, co my im wydrukujemy te książki. No, żeby doszło do, no nie chcę powiedzieć do całkiego świata, bo nie są takim megalomany chyba z Moniką, ale żeby jak najwięcej ludzi o tej śląskiej Godce przeczytało. Ta książka ma 180 stron, będziecie się mogli ściągnąć jako PDF i jako EPUB, ale EPUBa jeszcze nie ma. PDF-a się możecie ściągnąć, wystarczy wleźć na zajta www.językśląski.eu. Dostaliście taką okładkę tej książki, nie? Tam jest podany ten adres. No i sam styknie kliknąć i macie już ta książka. No my to, jakby to powiedzieć, na Śląskiej Gorce nie idzie zarobić, no chyba, że się jest, nie wiem, jakimś zespołem muzycznym, frelami i tam ciekać gro do Krupniowka komuś. To idzie zarobić. Myślę, że my prędzej na tej Śląskiej Gorce zbankrocymy, ale chcemy jakoś jeszcze pomóc. Bestuż, jak już się ściągniecie ta książka, to was prosimy, żebyście klikli w ten obrazek. Możecie kliknąć, nie wiem, w mój brzuch, albo w nos Moniki. I jak klikniecie, to przelazuje się na zajta rzutka.pl. No, a jako to jest rzutka? Monika, powiedz, o co się nam rozchodzi. Tak, zaczęło się to
Dobra, no to powiedz. Jest z nami nasza kamratka Agnieszka Filipkowska. Agnieszka jeździ na... Poczekajcie, Agnieszka jest po mojej lewej stronie z pięknym psem. Agnieszka, brawo dla Ci. Słuchajcie, Agnieszka... Nie mamy tak jeszcze Agnieszka powie. Agnieszka, chcesz powiedzieć? Dobra, proszę, już idę. Chodź. Dzień dobry Państwu, ja przepraszam, że będę mówić nie dodać, bo bym musiała tak być 3 dni w tym towarzystwie, już bym oglądała fest, a tak to będzie trochę sztucznie. Właśnie dlaczego? Dlatego, że nie miałam możliwości uczenia się w szkole, zaraz posługiwała się tylko babcia. Powiem tak, parę lat temu pisałam swój doktorat, sięgałam do czegoś bardzo osobistego, do gwary. Ja już wtedy nazywałam gwarą, ale pisałam o tym, dlaczego kiedyś wybrałam język niemiecki jako swój zawód, jako kierunek na studiach. Właśnie dlatego, że się urodziłam tu. Właśnie dlatego, że wiedziałam, co to jest taszka i bielek. No to właśnie dlatego wybrałam kiedyś w swoim życiu, dałam drogę zawodową, a nie inną. No i pisałam o tym, jak właśnie nasza mowa, nasza krótka wpływa na naukę języka niemieckiego tutaj na Śląsku, na rzeczy dzieciaków. I robię to do tej pory. Do tej pory ucząc niemieckiego, gdzieś tam tym uczniom, którzy mieszkają tutaj, robię wycieczki do właśnie śląskiego, tak? Czyli taśki, brygo, tak? Ucubu i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, Monika, że ja drugą książkę na razem. Brawo, brawo! Zamiast do Moniki parę dni temu, a Monika rzuciła taki pomysł, że postara się Państwa namówić, żebyście ciekli pana groszy na modowy wyżek. Ja jestem radną z branżą miasta Gliwice i obiecuję, że zrobię wszystko, żeby chociaż tam też trochę powalczyć o przewielę właśnie Gotki Śląskiej, żeby te dzieciaki, te państwa miały tam możliwość, które ja kiedyś nie mam. Ale żeby mogła to robić, żeby mogła dalej być w tych miejscach na nas, to potrzebuję nowego wózka. Taki wózek, wiem, że wiecie, to jest koszt ogólnie nowego samochodu. To są moje drogi. I tak jak mówię, będę bardzo wdzięczna za to, jeżeli nawet tą zrzutkę udostępnicie Państwo dalej. Także wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Ja dodam, że od kiedy znam Agnieszkę, Agnieszka walczy nie tylko o siebie, ale także o to, żeby nasze miasta były dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Dlatego walczy i w Radzie Miasta, i też z osobami, które mają budynki prywatne, żeby i restauracje, i kina, i muzea, i urzędy były dla tych osób z niepełnosprawnością dostępne. Agnieszka jeździ do Warszawy, gdzie bierze udział w kongresach kobiet, gdzie walczy także o prawa osób kobiet z niepełnosprawnościami. Dlatego ja jestem dla niej pełna podziwu i z całego serca Państwa proszę o to, żeby wesprzeć tą zbiórkę, bo to pozwoli nie tylko Agnieszce, ale także wielu innym osobom móc funkcjonować w przestrzeni miejskiej, w której my funkcjonujemy zupełnie normalnie. Dla mnie zawsze, jak widzę się z Agnieszką, to dopiero wtedy sobie uświadamiam, jaka to jest logistyka. Że my musimy wymyśleć trasę przejścia z punktu A do punktu B, znaleźć windy, znaleźć pomoc, poruszać się po PKP, które nie zawsze jest przyjazne. Więc naprawdę to wymaga ogromnej siły woli, żeby móc pracować, chcieć pracować, wyjść z domu i jeszcze angażować się na rzecz społeczności lokalnej i innych osób. Więc ja proszę jeszcze raz o serdeczne brawa dla Agnieszki i o oklaski. Pytanie. Chciałabym się zapytać, po co wam jest w ogóle ta książka? Co ona ma komu powiedzieć i co przekazać? Ja myślę, że Marcin, jak się rozpędzi, to już całą książkę Państwu opowiedział.
Zwłaszcza na stand-upach zarabiać ewentualnie, jeśli nie na książkach. Otóż z zupełnie egoistycznego punktu widzenia ja kocham książki, Marcin kocha książki i pewnie byśmy bardzo chcieli mieć takie książki z naszymi nazwiskami na półce. Na razie będzie to e-book. Natomiast to jest książka, która ma być oczywiście dla was, dla państwa, ale dla mnie ta książka przede wszystkim jest na zewnątrz. Ta książka ma być też takim wyrazem woli społecznej, politycznej, tożsamościowej, dążenia do uznania odrębności tej ziemi, tych ludzi, tej kultury, tej historii i przede wszystkim języka. I takiego przekonania, że jest to bogactwo, którego utracić nie można. Więc poza tym, że było dla nas wielkim zaszczytem móc pracować z osobami, które są w tej książce współautorami i tymi osobami, które brały udział z nami w debatach. I jestem super wdzięczna, że pan Bronisław Wątroba także parę fraszek napisał o mnie. To naprawdę jest to książka, którą chcemy przekazać także innym posłom, politykom, radnym, liderom opinii, dziennikarzom, żeby ten język i ta odrębność stała się takim rzeczą nie tylko oczywistą dla nas, jakiejś może niewielkiej, może większej społeczności na Śląsku, ale takim ogólnonarodowym skarbem, chociaż zupełnie wpisującym się w historię narodu polskiego. Panie doktorze, chciałabym się zapytać, bo doszły mnie takie słuchy, że dziwacie się na ta nasza Śląsko-Gotka z Krakowa. A jak ponadcie jej stan? Jaki byście mieli rad dali do Ślązoków? O Kraków bez internet to jest dość blisko. Całkiem gorzej. I ten Kraków to jest dobre miejsce, bo tak pozwolą przefiltrować trochę, nie słyszeć wszystkiego, co się tak dzieje. To takie opóźnienie. Jest już powiem, że stan jest niezły. Niezły. Ale trochę nienormalny. Wybaczcie. Bo nieunormowany. Są braki. Mea culpa, bo kobiecą gramatyka taką mało szkolną, no ale nie poradzę. I czasu znajdź i siły, i rozumu. Podręczniki by się przydały. Nieunormowany, bo Józef Porwał, kiedy tam siedzi, jeździł od samorządu do samorządu, namowio prosi, co by wkludzić edukację regionalną. I to jest takie jego hobby, dobrowola od radnych, a nie taką możliwość zagwarantowaną na całym Górnym Śląsku, tam gdyby w to chciał taką edukację wprowadzać. No do tego potrzebna jest samoorganizacja, wyłonienie reprezentacji, już w agitacja wyborcza nie wchodza, ale sami wiecie. Jest tutaj Stanisław Neblik, Feuerman. Jego recepta mogę inno powtórzyć. Godej czytaj, a pisz. Obudowa instytucjonalna, instytuty, katedry mogą pomóc, ale mogą też jakoś tak uspokoić i bez tego przekonania, że każdy coś by powinien zrobić, to tak się może rozpuścić. Będzie się uchwalać budżety, instytucje będą wydawać 17 zeszyt śląskoznawczy, a godać będzie coraz mniej ludzi. Może to czarnowictwo, ale przekaz międzypokoleniowy. Ja tam pisał, jedna rzecz mi się fest ucieszyła, że jest też przekaz nie jedno właśnie od starzików, od umów do młodego pokolenia. Pan Alojzy Lysko od młodych wziął to przekonanie, że to, co się ma, jest do podzielenia się z innymi. No i nawet te literki wziął od młodych i się to czytać. Czyli te spotkania między generacjami śląskimi. Nie ino na Geburtstagu u onkla, ale w takich spotkaniach, w których się wytwarza publiczną opinię śląską, ogólnośląską.
No i powinienem jeszcze gadać pro domo sua, badania naukowe. One naprawdę by się przydały, a na przykład mam na piśmie, że odpowiednia językoznawczo-katedra Uniwersytetu Śląskiego nie zamierza prowadzić badań nad mową Ślązaków. Bo nie dostają pieniędzy. No i proszę, a gdzie jest telewizja śląska? No i to są takie fakty, czyli no jest potrzebne wsparcie, żeby te oddolne inicjatywy podejmowane przez społeczność mówiącą po śląsku, która chce chronić swój język, miały to merytoryczne wsparcie instytucji publicznych, politycznych, naukowych, żeby się twórcy integrowali. Jest język kaszubski, jest Rada Języka Kaszubskiego, są organizacje, z którymi współpracowali działacze językowi śląscy, wyjazdy studyjne do Basków, do Katalonii. To wszystko jest dobre, tylko potrzeba tego impulsu, żebyśmy nie tkwili w tym hobby, że to jest poważna sprawa tożsamościowa, nie ciekawostka, nie skansen, tylko żywa rzecz także nowych pokoleń. No ale na to można tylko z przekonaniami fałszywymi, można tylko prawdziwymi faktami i ich przedstawianiem walczyć. A w Krakowie się ukazał Drach i nie było awantury. Obojętność czasem nie jest taka zła. Czyli jak nie było awantury, a Drach się po śląsku wszystkim spodobał, to znaczy, że być może jest ten sprzyjający klimat właśnie dla różnorodności, dla tego, żeby Rzeczpospolita Polska była krajem, w którym za odmienność i za wychodzenie na pole, i za wychodzenie na plac nie jest się piętnowanym w żaden sposób. Stan nie taki zły. Jakie rady? No jakie rady? Róbcie swoje, a ja to będę tylko badał, czy można rymować przymierza i zwierza. Dobrze, ja to nie odpowiadam na pytania, a to jedno mi chodzi po głowie, czy ten rym jest prawidłowo śląski. No i teraz krytykować Wątroby już koniec. Tutaj teraz jeszcze się znajdowała jedno pytanie do pana Alojzego Lyski, ale że teraz go nie ma. To są pytania od publiczności. Ja się tam już do was sprzęta z mikrofonem, mimo żeby lepiej widziała. Mogę się siedzieć, bo jest stary. Ja jestem prosto, nazywam się Lucjan Czarnybon, moment udowodniony wraz z szumką tu w Kurii od końca XVI wieku. I przyprowadziła mnie tu nadzieja, czyli potrzeba serca i umysłu. Chciałem powiedzieć, no jak to jest Richtig z tą śląską Gotką. Trochę widz to jest, no ale bardzo mądry. Pomboczek dzielił Gotkami. Zawołał wszystkich ludzi, bado, wyście są Francuzy, godocie po francusku. Wyście są Niemcy, godocie po niemiecku. Wyście są Rusy, wiecie. I tak wszystkich rozdzielił i pytał się, kto jeszcze nie dostał. A z boku taki skromny głos, my, jakie my, no Ślązoki. Trudno, nie ma więcej godek, gdzie cię godać tak działo. Jeszcze drugą sprawę, którą chcę powiedzieć, to co chcę powiedzieć, to jest, nie ma pana Liski, ale wszelko podmiotu. Jest już. Bardzo dziękuję za to, co pan robi. Jeszcze są tak wdzięczny, jak nie wiem co. Mój brat mieszka na Sierpieńcu. Ja się wyniósł, bo tam gospodarstwo brat wziął. Widząc sobie świat, troszkę my, przed to moja gwara jest taka nie taka, jakby miała być. Ale jakże robił ostatnie 11 lat Raciborzu z dronikami, to my tam innego dali. Chyba, że widział po gębie, że to nie jest znaczne, to trudno, trzeba było mówić. Ale reszta, my byli sami między swoimi. Na koniec, że wy znacie owce, dzisiaj są dobry pasterz, znacie owce swoje i one go znają. A teraz, panie Lisko, dziękuję wam za Hankę. Ja jestem w Piskowice, 20 lat już. W
Wczoraj tam pani Bułka była, pani Grażyna Bułka i Zegarowie, tak jak się wspominam. Jak skończyła, wszyscy wstali z łzami w oczach. Tu było to samo. Tu było to samo. To jest ta prawda. Jakby tu Golonka oglądali, ja siedział tu na tej sali, będzie ja. To jest ten chłopiec nasz. I dlatego na koniec jeszcze też tu agitacja o pieniądzach. Pan Cierpnie, jeden taki biografista chce wydać biografię pani Grażyny Bułki. My to ze wszystkich sił skierujemy, taką fundację, to tam też jak trochę cieknął, dałem to na Facebooka i brakło pieniędzy w Katowicach, nie? Na to, żeby ta biografia była, ona jest trochę pyskatą. Więc jakbyście widzieli, tam jest konto podane, cierpnicie na nie, bo to musi być i to w złotym poprawiane, bo to jest jedno, to jest nasz ambasador na świat i nasz ambasador do kultury światowej. Dziękuję bardzo. Ja bardzo panu dziękuję za te ciepłe słowa, ale chciałem od razu powiedzieć właściwie o dwóch rzeczach, a o jednej rzeczy. Ponieważ nie mówiliśmy za dużo o teatrze, a język śląski poprzez teatr od wielu lat jest bardzo mocno propagowany. To oczywistości, nie warto mówić o tym, jakie spektakle są, ale ja chcę powiedzieć o konkursie na jedną aktówkę po śląsku, która się odbywa od kilku lat u nas w teatrze. Ingmar Wilkwist to wymyślił, a oczywiście Ingmar to jest Jarek Świerszcz, który jest chorzowianinem, wymyślił to. I od kilku lat odbywają się te edycje i słuchajcie, ludzie piszą dla teatru po śląsku, jedna aktówki. I co roku jest około 50 autorów. To naprawdę jest wielki szacunek, coś niesamowitego. Ale chciałem jeszcze wrócić do Grażyny Bułki. To było tak. Pan Antoni Lysko napisał swój tekst Tragedia Górnośląska. I ja prowadziłem rozdanie nagród w konkursie dziennikarskim imienia Krystyny Buchenek w Teatrze Śląskim. I te teksty były albo czytane, albo prezentowane i kawałek tej tragedii górnośląskiej, czyli mianują Miechanka, bo to przeze mnie zmienione, ale za zgodą autora, było nagrane na taśmie. I znaczy na płycie, leciało, kawałek leciał. I ja posłuchałem, no to było tam, nie wiem, 4 minuty, 5 może. Posłuchałem i sobie myślę, kurde, w tym jest prawda. W tym jest prawda. Prawdę się albo czuje w teatrze, albo się nie czuje. A tam była prawda. I natychmiast ta prawda chwyciła mnie za serce. No i wziąłem ten cały tekst i dałem Grażynie, mówię, Grażyna, weź przeczytaj, nie? Grażyna przyszła cała spłakana, mówi, przeczytałam. No i jak robiła próby, to na przykład pracowała tam sobie na ogrodzie, wyciągnęła serżaską i pracowała. Mąż wraca i mówi, co się stało na Bobę, a ta cała zapłakana, nie? Próby tu robimy, siedzimy, ja na widowni reżyseruję, Grażyna gra, oboje płaczemy. Dzięki panu, panie Alejzu, za to. Dobrze, kto by chciał się jeszcze zapytać już? Dziękuję. A dawno, że pana Czesaka nie widział. Pięknie po śląsku do ciebie, panie Czesak. Naprawdę, dziękuję. A wy tam w Krakowie, to macie ino to wesele z 900, nie? A ile my tu mamy tych sztuk? Coś tam czasem piszą, że wystawią. No. Natomiast ja myślę, że są dwie rzeczy, o których tu nie powiedzieliśmy, znaczy jest na pewno dużo więcej, tak? Dwie są, które mnie do głowy przyszły. Jedną jest Grzegorz Kulik, który zrobił ogromną robotę i wydaje mi się, że to jest... O, Grzegorzu jest w książce. Ja, no ale to jest jakby podstawa materialna, choć niematerialna, bo informatyczna, odbudowy języka śląskiego. Zresztą była taka anegdota w Bibliotece Śląskiej. Grzegorz twierdził, że jedno ze słów, które pan Lysko uznawał za swoje, istnieje tylko w jego tekstach, czyli właśnie te odnalezione rzeczy z przeszłości małymi strumyczkami spływają do tego wielkiego grzegorzowego zbiornika i fajnie. Natomiast druga rzecz wydaje mi się zasadnicza, bo to, co mówi profesor Kadłubek o potrzebie mitu i
to jego pokazanie, że grecka i śląska tragedia są podobne i jeszcze nie do końca śląska przetrawiona i tak to wszystko bardzo ważne, ale ważne jest też drugie skrzydło. Oprócz mitu ważne jest realne spojrzenie. I to realne spojrzenie niestety zabrakło nam Michała Smoloża. Tak? Śląsk wymyślony to jest książka, którą teraz trzeba przeczytać znowu, bo wtedy, kiedy on ją pisał, to jeszcze nie było tak daleko i tak dobrze z tym naszym Śląskim. Natomiast ostatnia rozmowa, na której ja się z nim umówiłem 2 tygodnie przed jego śmiercią, do której już nie doszło, kłóciliśmy się właśnie o etos ten śląski. I on wyciągnął diagnozę społeczną i mi pokazywał, że żadne z tych cech, które my sobie przypisujemy jako Ślązacy, tak naprawdę w badaniach socjologicznych nie wyłażą. My jesteśmy tacy sami porządni albo bałaganiarscy i tak dalej. Więc też my musimy z jednej strony budować mit, a z drugiej bardzo mocno trzymać się ziemi. Myślę, że to jest zasadnicze tutaj. Ja no dopowiem, każdemu polecam się podziwiać na ta książka od Michała Smoloża. Ciężko jest ją trafić, to jest biały kruk już. Ale co on tam pisze o tych elementach, które tworzą śląską tożsamość? On pisze o religijności, o narodowości. On go do ja. One są ważne, one są, ich występowanie może potwierdzać diagnoza społeczna, bo ich nie ma, albo są, albo nie ma, prostowanie. Jest jeden rdzeń śląskiej tożsamości i Smoloż genał godo, to jest śląskogodka, więc dzisiaj się też trafiliśmy w duchu Smoloża. No tak, tylko że też nadawajmy... Chodziło o to, dawajmy godce jej realne znaczenie. Ja się wychowałem w godce, bo 8 lat chodziłem do podstawówki na Forsztacie, gdzie wszyscy godali. Jerzy jeden mówił, tak? Potem byłem dużo w Warszawie, na świecie i tak dalej. 12-15 lat temu wróciłem na Śląsk, od tej pory go eksploruję i patrzę na ten proces, który zresztą przebiega bardzo fajnie. Godka 15 lat temu już mogła być uważana, że na pewno umrze. Teraz wiadomo, że do końca tego wieku jeszcze nie umrze. Także ja jeszcze by darzył zagodki. O duchu i o Kasie, pracę Grzegorza Kulika też można wesprzeć, do czego także zachęcam. Słuchajcie, 2 godziny, już 3 zbiórki przed nami. To znaczy, że ta instytucjonalizacja języka śląskiego jest po prostu szalenie potrzebna. A bo my będziemy mieli prosto portomanki. Chciałam tylko podziękować, że udało mi się być tu dziś na tym spotkaniu i to bardzo wzmocniło mój śląski kręgosłup, bo jestem Ślązaczką i właśnie przeżyłam to wszystko, o czym mówiliście Państwo na początku, że w szkole podstawowej nas ubijano za to, że my ino godały i my się na przykład pytały, umiesz gadać po polsku? Nie, ja umieję, umiem, no jedno słowo. I tak, i tak to było, no tak to było. Byliśmy w szkole źle traktowani, to samo było w liceum i ja mam osobiście grzech, tak ja to nazywam, bo sobie przyrzekłam wtedy, że moich dzieci nie będę uczyła śląskiej godki. I dziś mi tego żal. One umią tak odkazać, też latały po pracy i od dzieci innych się nauczyły. A to mnie dziś bardzo, to spotkanie mnie bardzo, bardzo tak umocniło, że jak już teraz pójdę do sklepu i mi pani drugi raz powie, czy ja jest Ślązora, i wtedy odpowiedziała, a pani jest Sosnowiora, bo to taka była prawda. Ale teraz się nie wyda boła, wtedy że się tak trochę boła, ale teraz już nie. By to tej Sosnowiorze godała, że ją chce prezbuszcz i tam inne takie śląskie rzeczy. Dziękuję bardzo. Może myślą głowy musimy iść tam prosto wyprostowani i czego się nie trzeba lękać. Nie ma gańba gorzej. Dobre podstawy. Trzeba mieć dobre podstawy. Ja korzystam z okazji, że moja żona się dorwała do mikrofonu i chcę też powiedzieć, że z tym naszym śląskim nie jest tak najgorzej, no bo rozmierzona poszła do Jarzynowego. Mieszkamy na 1000-leciu. Poszedł do tego Jarzynowego, no i a to przede mną stoi pani i mówi, proszę 2 kilogramy ziemniaków. Nie ma. Jak to nie ma? Przecież
Widziałem, pan wychodził z ziemniakami z tego. Tak, on wychodził, ale z kartoflami. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że kocham, uwielbiam i ubóstwam pana Lysko. Zaprosił się do pani Steni. Dwa słowa też. Należała do grupy tych czytelników, co nie tylko mi napisali listy, jak powiedziałem, tak tych listów otrzymuję, ale przyjechali do Bojszu. Kajtomierz po tym Lysku. Kajtomierz. Ja, my go szukamy. I weszli. I od tego czasu są moimi przyjaciółmi, bo tak znali realia moich książek, że ja musiałem robić z panem Henrykiem wycieczki. Widzisz, tu mieszkał ten mój stryk, a tu my się kąpali, a tu... I to była dla niego piękna wycieczka i przeżycie, i też inspiracja, bo pan Henryk świetnie maluje, należy do tych słynnych... Także mam też jego pracę. Napisał zresztą też taki, gra też na akordeonie, pianinie, więc mieliśmy wspólne takie interesujące sprawy. Dziękuję serdecznie. Ja jeszcze chciałam dwa słowa. Jak spotkałam na swojej drodze Monikę, wiedziałam, że jest wspaniałą kobietą i że będzie nam pomagać przy osobach niepełnosprawnych, ale nie spodziewałam się, że powrócę właśnie do takiego jednego właściwie wspomnienia mojego. Urodziłam się na Śląsku, w Świonach, ale rodzice mnie wywieźli na Pomorze. Wróciłam po wielu latach i nie umiałam wcale go dać. I zabrałam swoje dzieci na cmentarz i mówię, była ze mną Śląsko moja ciocia. I mówię do moich dzieci, zobaczcie, tutaj leży dziadek Jurek i babcia Otylia. A moja ciocia mówi, Jeruna, Ola, ciebie chyba pogięło, te dziłony się tam w grobie przewracają, a ten Jork nasz, to już w ogóle, jak ty możesz w ogóle gadać, że on jest Jurek? Tak mi się strasznie wstyd zrobiło, dlatego jestem taka wdzięczna Monice za to, że zajmuje się tą śląską godką, bo ja tak jak pani tutaj wspomniała, też zaniedbałam to strasznie, ale moja Julia ma bardzo fajnego chłopaka z Lipin i już wie, co to jest nupel. I czasem mi pisze i mówi, mamo, ja wiem już, co to jest ten szrank i to tak strasznie mnie cieszy. Ale co jeszcze chciałam powiedzieć o Ślązakach. Nie wiem, czy pamiętacie, niedawno Heizer gdzieś tam się nabijał z Sosnowca. I to tak strasznie nas oburzyło. I pamiętacie tę naszą, nie wiem, czy słyszeliście o tej naszej solidarności. Ślązacy mu napisali, to są nasze gorole. I śmiać, to my możemy się ino z naszych goroli, my. A wy nie mocie warszawiaki takiego prawa. I to mi się też, to pamiętam tę śląską solidarność i to jest po prostu mega. Dziękuję. Bo pani Recht, Josę też nie dał powiedzieć złego słowa o Zagłębiakach. Naprawdę fantastyczni ludzie. Jasne, mogą się tam trafić jacyś źli, bo to u nas też są tacy. Ale my powinni wreszcie zakopać tam ta przepaść i iść ze sobą razem, bo to kiedyś i tak była jedna ziemia. I to potem zaborcy to wszystko podzielili, poszatkowali. Zresztą dzielą do dnia dzisiejszego, żeby nam łatwo nami było reskierować. Dobrze, tu chyba jeszcze było pytanie jedyne. Tam na wielku też. Ja? Dobra. Ja bierze się też parę słów powiedzieć tego suchą. A ja jest zwykły ptok, kiedy przyleciał na ziemię 40 lat temu. Pora zapisać po śląsku, ale jeszcze nie zbyt dobrze chodzą. Ale powiem mu jedna rzecz, że jeżeli był kiedyś raj na tej ziemi, to był tutaj na tej śląskiej ziemi. To jak pan tutaj godął i to jest prawda, że my tej godowy tak jak pan Wójcek godął.
Śląska mowa to jest prawda. Prawda tych ludzi, którzy tutaj stworzyli cudowną kulturę. Śląska mowa to jest prawdziwa mowa po polsku. Mowa Reja Kochanowskiego, a tam obrnicy na północ to i Rech godają gwarum. Także bądźmy wdzięczni, że jesteśmy tutaj, żeście napisali ta książka. Panie Lysko, dziękuję panu bardzo za wszystkie przepiękne słowa, które pan powiedział. Powiem panu szczerze, uściskał panu rękę, bo pan mówił do mnie. Naprawdę, jestem szczęśliwy za to, że pan dzisiaj tutaj, że ja tutaj jestem i mogłem słuchać, patrzeć w pańskie oczy, jak pan pięknie po prostu mówi. Jestem schronnym poetą i powiem panu po poetycku, jako mężczyzna mężczyźnie. Kocham pana, panie Ślązaku. Dziękuję. Ja mam pytanie, ale jest wyjątkowo nie do was, ino do publiki. Tytuł tego bucha to jest Kiedy zemrzy Śląsko Gotka? Weź po śląsku. A mogę go dać ino jako aktywista. Szanowni państwo, jakbyście chcieli, żebym umarła? Nigdy. Ja? Okej. Okay. Na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele roztomajtych, czy to buchów, czy to narzędzi, czy to aby większych źródeł, z których można korzystać, sobie się tej gotki nauczyć, naumieć. I on taki, taka robota, siedza za laptopem i wynajduje roztomajtym personom robota. To się fachowo nazywa po polsku doradca zawodowy. I jednym z takich wymogów, co by znaleźć dziś o robota we współczesnym świecie, jest znajomość anglickiej gotki. Prawie każdy musi znać anglicko gotka. Czemu? Po temu, co się to przyda. W arbacie. I to będzie trochę prowokacyjo, ale odpowiedzmy sobie na pytanie. Jeśli chcemy śląskiej gotki, to na co ona nam się przyda? Po prostu. I drugie pytanie. Jeśli chcemy śląskiej gotki, to czemu z niej nie korzystamy? Czemu nie budujemy po śląsku? Proste. Tak. To jest proste, ale oswoić to można było w latach 90., kiedy się skończyła komuna, kiedy w szulach przestali po pysku brać ludzi. Wtedy to można było oswoić. Teraz mamy 2019 rok. Mamy Korpus Śląskiej Mowy od Grzegorza Kulika, który właśnie się dużo się rozwijał. Mamy Śląskie Dyktanda. Mamy buchy po śląsku, mamy śląskie wydawnictwa, mamy śląskie filmy, śląskie przekłody. Mamy nawet, ostatnio żeśmy rychtowali z moim kamratem Bartłomiejem, śląskie debaty polityczne. Czemu nie budujemy? To jest proste, ludzie. Czemu nie budujemy po śląsku? Bo nie Bo 92% ludzi na Śląsku to są niestety, ale z Polski... Ja! Jeszcze jedna kwestia, bo jest bardzo prosty powód, dla którego można po prostu gadać po śląsku. W ogóle, każdą gotką. Gadałek o anglickiej gotce, co ona się przydaje w arbajcie. Ja? No bo wiadomo, w kontaktach międzynarodowych anglicka gotka jest bardziej powszechna, bez toż koszty, co by z tymi, żeby porozumiewać się z Austriandrami, no lepiej, co by znał anglicka gotka. No dobra, ale żyjemy w Europie, ka jest mocka nacyjów, ja? Każdą nacyją ma jakoś swój język. Niemcy mają niemiecko gotka, Italoki mają italicko gotka, Szpaniuki mają szpanicko gotka, Ingliki mają inglicko gotka, Szkoty mają szkocko gotka. A Ślązuki? No to się mamy śląsko gotka. No to jak są my Ślązuki, to czemu nie budujemy? To zacznijmy. No bo w sklepie nie można kupić żyły i no tu, jak pan powie żyła, to kurczę, pieczona na roślin maczy się całkowicie. Ja, dobra, a w wielu sklepach żeście próbowali powiedzieć, proszę żyła. Ja? Ja. To próbujcie jeszcze więcej. To na drużu będziemy próbować. Jeszcze, a w ocen, już kończę. Taka dygresja. W ostatnią sobotę we Szkocji
w Edynburgu, we stolicy, z kuli tego, co oni tam mają, straszny chaos z kuli Brexitu, na ulicę wyszło 200 tausendów ludzi. Edynburg ma 500 tausendów. Wyszli, co by pokazać, że są Szkotami, co mają swoje gotka, swoją tradycję. Pokażmy, że my Ślązoki też mamy swojego gotka i że my są. Bo język to nie jest ino narzędzie do gotki. To jest też kwestia o naszej kulturze. Dziękuję, Tela. Rafał, za ten głos. Wyjdźmy! Poruszył wiele wątków. I parę lat temu, że był taki drew wielki, był Kazimierz Kuc, Kadłubek, Bożej, wszystkie te wielkie głowy. Jarzek stanął, pytał, po jakiemu wy mnie godocie po śląsku? Ale że był młody, to było 5 lat temu. Dziś obych takiego czegoś nie zrobił. Bo ja wiem, jak to jest ciężko wyleźć na tabina, blendują ci te światła w oczy i mimo to godać po śląsku, bez tusz. Ja od żadnego nic nie wymogą. Ja jedno od siebie wymagam. To jest recepta na przetrwanie śląskiej godki. Wymagać od samego siebie. Jeszcze Rzek nie widział jakiejś oferty pracy. Ja Rzek widział w tym, w geszefcie Gryfnie, żeby po śląsku godać. Słuchajcie, za pora lot to będzie mocka taki ofert. Rzek godał, że pora lot temu nie było tekstów naukowych po śląsku, nie było poezji, niczego nie było. Jak Rzek już powiedział, dziś otworzy się język śląski. Każdy z nas go tworzy. Najważniejszy jest dom. My o tym piszemy z Moniką w tekście, że ja, jest szkoła, jest państwo, najważniejszy jest dom. Więc słuchajcie, wymagajcie od siebie, godejcie, a od większych, jak będą chcieli, będą godać. My im tego winszujemy, bo wiemy, że ci, co będą godać, to przekludzą. Ta śląska godka bez te ciężkie czasy, kaj te mniejsze rzeczy, to się ludzie tym nie interesują. Ino od nas zależy, czy śląska godka zetrwie. Ino od nas. A za to dobrze. Pomału już kończymy. Jeszcze jeden głos. Ja prosiłbym, żeby się za dużo nie rozgadywał, bo nie wiem, czy wiecie, my już sam 2 godziny siedzimy, a gotowy. Ale żeby nie chce iść do domu, to jest. Słuchajcie, nie gotowy, że do domu macie iść. Zaraz was zaproszymy kaj indziej. No jeszcze do końca. Jo, chwila. Bardzo mnie ma, miło mi gotów tu umiar. Macie na mistrz typu, bo tego Andrzeja pana przekładał, ale tu adwocem do tego, co godą i Rafał, i teraz i Maciej, o tym, że nie możemy wymagać. O co chodzi? Jak jo jada do Warszawy, by chciał robić w Warszawie i tam by godą po śląsku, to ode mnie mają prawo wymagać, żeby jo godą po polsku, bo jo jest w Polsce, prawda? Bez toż jo na śląsku mam prawo godać po śląsku. I to musimy zmienić paradygmat. Nie możemy godać, czy godać po śląsku to jest gańba, albo nie gańba. Bo to, że to nie ma gańba, to już wszyscy wiemy. Nie, troszkę musimy iść krok dalej. Mamy prawo godać po śląsku. Jak idę do sklepu i mnie po śląsku jakoś tam przedowoż albo przedowożka nie rozumie, to jest jej problem. I to potem albo mogę zmienić sklep, albo napisać skargę, że kule, ja w Katowicach, albo w Siemianowicach, że chciałem robić zakupy, a mi nie pozwolili. Bo mi nie godali ze mną po śląsku. Muszę iść w ta strona. Ja bym oczekiwał takich rozwiązań, moment sam też polityczka, rozwiązań prawnych, że do 2000, tam nie znają, mogę dać to na czasu, do 30 roku, każdy, kto robi w usługach na Górnym Śląsku, ma obowiązek godać po śląsku, bo ja Ślązak na śląsku mam prawo być usłużony po śląsku. Słuchaj, ja ci dodam tak, że ja bym na pierwszy, kiedy powiem, że nie, tak nie może być. Słuchajcie, nie można ustawą narzucić godania komuś w godce. Słuchajcie, to jest wielka materia ludzka, kiedy ustawy się tym nie rozmieni. Można zmieniać nawyki, można wyjść na bina i godać, i dawać dobry przykład. Ale to tak na sam koniec. Nie, na siłę zabraniali godać. A my teraz co powiemy? Na siłę chłocie godać? To tak nie wyjdzie. Siłą się nic nie zrobi. Ale to wszystko jeszcze na koniec ale jednak są bariery pewne takie, trudno mi je nawet zdefiniować.
Ja jestem zapraszany do szkół, ale w każdej szkole jestem tylko raz. I drugi raz mnie już nie proszą. A teraz druga bariera. Niech któreś dziecko śląskie się podważy maturę z polskiego napisać po śląsku. No właśnie. Krzyży. To jest tych barier mnóstwo. To musi być proces, proszę Państwa. My go możemy przyspieszyć. Przyspieszajmy go. Panie Rafale, ma Pan rację, ma Pan rację. Ale takie, jak Marcin mówi, narzucanie jest nie. Natomiast wytykać trzeba, wytykać trzeba. No i co? I ja mam jeszcze tyle do powiedzenia tym dzieciom, a nie powiem już, no bo pani dyrektor jest nie Ślązaczka, no to ona, jej to przeszkadza, jej to przeszkadza. Na maturze dyrektor, no, nikt się nie podważy i tak dalej, to długi temat. Ja, Ilo, na sam koniec powiem, pamiętacie, to było 2 lata do zatku, w Rudzie Śląskiej, kiedyś tam w szpitalu napisali, że prosimy, żeby nie gadać po śląsku. Jaka była reakcja wszystkich? Wszyscy gadali, że to jest zupełnie bez sensu. Niech gadają się ludzie jak są w Rudzie Śląskiej. Więc ani zakazy, ani nakazy, słuchajcie, tak tego nie szafnęli. Monika, chciałaś coś powiedzieć jeszcze? Ramy prawne, żeby finansować i wspierać. O tym tak. I będziemy panią popierać. Słuchajcie, dziękuję panu Czeku Alojzy. Będziemy już powoli kończyć. Co tu wiele gadać? Wy żeście są przocielami śląskiej gotki. Tak o śląsko czelotka jak się tam sam dzisiaj skróciła. Każdy, kto wziął głos, starał się gadać albo po śląsku, albo bardziej po polsku, ale każdy w sercu miał to nasza śląska gotka. Słuchajcie, to był projekt, kiedy umrze śląska gotka. Będziemy dalej działać, styć, no to jest nasze śląskie życie. O tej Grecie Thunberg gadali, że to jest jakoś, no, pofyrtano dziołcha. A no, na chwilę też tak gadają. My są troszeczkę chorzy na ten Śląsk. Cieszę się, że wy też żeście są chorzy na ten Śląsk. I na sam koniec chciałbym podziękować panu Czkowi Alojzemu, że przyjechał do nas z Polski. Doktorowi Krzysztofowi Doświadczona. Dziękuję również Karolinie. Dopiero pierwszy raz na Binie gadała po śląsku, więc brawo dla niej! A Josie mianuję, Marcin musiał. I was zaproszą do galerii, kajmy z Moniką naważyli kafeju, atyju i napiekli mnie do was ciasta. Chodźcie, pogodomy jeszcze, a co zjemy? Dziękuję, chodźcie się!